Przedstawiają ludzkie historie i zarażają ludzi optymizmem. Mowa o filmach festiwalu Happy End, który po 11 latach powraca do Wrocławia. 15. edycja DSW Happy End Festiwalu Filmów Optymistycznych odbędzie się we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Happy End to jedyny festiwal filmowy w Polsce, w którym prezentowane są filmy optymistyczne i z happy endem. I obok siebie filmy fabularne i dokumentalne, profesjonalne, studenckie i niezależne. Także pełen przekrój optymizmu. Jako uczelnia, która nie tylko kształci studentów na kierunkach humanistycznych, na kierunkach technicznych, ale też na kierunkach artystycznych, jest to dla nas szczególnie ważne, że możemy tego typu przedsięwzięcia organizować i współorganizować właśnie w murach naszej uczelni. Przede wszystkim jest to też możliwość do prezentowania twórczości studentów, bo mam nadzieję, że i oni swoje produkcje zgłoszą do tego festiwalu. Udział w festiwalu może wziąć każdy, zatem każdy może zostać reżyserem i poczuć się jak nie przymierzając Kieślowski, Wajda lub Spielberg. Ale z jednym zastrzeżeniem, film musi być optymistyczny lub przynajmniej posiadać tak zwane dobre zakończenie. Happy End to nie tylko, tak jak mogłyby się wydawać, filmy komediowe. To są filmy optymistyczne, po których obejrzeniu chce się żyć. To są historie ludzi, którym coś się udało, którzy zrobili coś dobrego. I naszym założeniem jest to, żeby widzowie po wyjściu z kina popatrzyli na świat inaczej i stwierdzili, że świat jest naprawdę piękny. To nie jedyny festiwal 10 Muzy organizowany w tym roku w murach Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W listopadzie na wielkim ekranie będą tu wyświetlane filmy nakręcone z dronów. Filmy ocenią jury i publiczność. Twórcy walczyć będą o statuetki Złotych Ryb, stworzone przez ormiańskiego artystę Wahana Bego. Nagrodami naszego festiwalu są Złote Ryby, takie statuetki, które, jak już wiemy, po wielu latach spełniają marzenia twórców, więc warto taką rybę mieć i prosić ją co roku o 3 życzenia. Nabór filmów do festiwalu już się rozpoczął i potrwa do 8 sierpnia. Ciekawostką jest nowa konkursowa kategoria, a mianowicie najlepszy zwiastun optymistyczny. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.